Dlaczego nie będzie hiperinflacji? Jedni mówią, że będzie, inni mówią, że nie będzie. Premier Morawiecki już na wiosnę mówił, że jest wielka presja deflacyjna, że inflacja jest trudna. W Polsce mamy inflację, mamy wzrost cen, nie tylko w Polsce, w krajach ościennych europejskich też, w krajach Unii Europejskiej, zarówno w tych, które mają euro, jak i w tych, które mają własne waluty. Ta inflacja jest od ubiegłego roku co najmniej dość wysoka, mimo że spadają stopy procentowe w tutejszych, spadają albo nie spadają, zależy gdzie. Były różne polityki tutejszych banków centralnych. W Polsce jest wzrost cen, mimo że mamy bliską zeru stopę procentową banku centralnego. To jest osobna historia, ale generalnie w świecie zachodnim mamy deflację albo inflację minimalną, wszystko w okolicach zera. Dlaczego tak jest i dlaczego tak musi być? W zasadzie nie wiadomo dlaczego, ale obserwacja pozwala opisać obecny system jako taki balon, balonik. To jest dużo większy balon w rzeczywistości niż ten mój czerwony. Jest to balonik, na razie nienadmuchany, ma wewnątrz to samo ciśnienie co zewnątrz i ma taki wentyl. Wentyl jest bardzo, bardzo ważny. Zaraz do balona wrócę, a to na koniec. Natomiast teraz opowiem najkrócej, jak ten system działa. Działa tak. Banksterzy po I wojnie światowej, kiedy objęli władzę nad Ameryką, już nawet wcześniej trochę, i przejmowali spokojnie już władzę również w Europie. Zresztą mieli ją wcześniej, bo przecież żona założyciela dynastii Rothschildów już kilkadziesiąt lat wcześniej, w połowie XIX wieku, chwaliła się, że jej synowie decydują o wojnie i pokoju w Europie. No ale jak to działa? No więc działało tak, że spowodowali, między innymi dla neutralizacji długu wojennego, ogromną inflację, zwłaszcza w Niemczech, także w Polsce, tam mieliśmy marki. I ta inflacja była gwałtowna, bardzo gwałtowna. Skończyła się fatalnym kryzysem. Między innymi wywołała później, razem z tym wielkim hazardem giełdowym praktykowanym przez banksterów, wywołała ten tak zwany wielki kryzys. 9-8 lat później, zależy jak tam liczyć. Natomiast no, okazało się, że to nie jest zbyt korzystne. To powoduje różne napięcia niepotrzebne i po II wojnie światowej, czyli po drugim akcie tej wielkiej wojny światowej XX wieku, banksterzy postanowili stworzyć nowy system pieniężny i w tym systemie pieniężnym, zwłaszcza po roku 1971, żyć z pewnej renty, z renty, którą jest stała, niewielka inflacja. I dzięki tej inflacji, między innymi, dzięki temu wzrostowi cen, banksterzy, którzy są wielkimi właścicielami aktywów, ich aktywa ciągle drożeją. A przynajmniej nie tanieją. Kiedy zaczynają tanieć, tak jak w 2007-2008 roku, problem, to jest ich problem głównie, bo oni, ich bilanse się walą. Dzisiaj, w 2020 roku, znowu z obserwacji, nie z teorii, wiemy, że ogromny dodruk 3-4 bilionów, prawie 4 bilionów dolarów przez Bank Centralny Ameryki nie spowodował na świecie inflacji. Te pieniądze weszły do czarnej dziury. Ten system, jak widać na tym obrazku, działa tak właśnie jak dmuchany balon. Najpierw banksterzy kilkadziesiąt lat temu zaczęli dmuchać balon w miarę spokojnie. Okazało się, że ceny wzrosły i nic się nie działo. Balon sobie tak fajnie funkcjonuje. No to dmuchali dalej. Bo tego spuszczenia powietrza w rzeczywistości nie było. Balon się prawie bez zakłóceń dodmuchiwał. Inflacja, inflacją, czyli nadmuchanie, nadęcie narastała.
W pewnym momencie, kiedy dmucha się bardzo mocno, ciągle dmucham mocno, balon już tak bardzo nie rośnie. Ceny już nie chcą tak bardzo rosnąć, mimo że dmucham mocniej niż na początku. Na początku dmuchnąłem słabo, a balon urósł gwałtownie. W tej chwili nie tylko zachodzi ryzyko, że balon pęknie, jak dmuchnę jeszcze bardziej. To jest właśnie rok 2020. Ale zachodzi również inne zjawisko, mianowicie to, że wentyl przepuszcza. Słychać, jak tam przepuszcza, piszczy? Ceny spadają. To w zasadzie nie jest rok 2020, bo widzimy, że nie ma deflacji. Nie było deflacji na początku roku na zachodzie. Teraz jest mimo dodruku pieniędzy. To jest bardziej może rok 2014, kiedy rezerwa federalna zaprzestała drukowania dolarów. Dolarów było jakby tyle samo, nie ubywało, ale ceny zaczęły spadać na samym zachodzie. Wtedy Europejski Bank Centralny zaczął dodrukowywać euro, no i deflacja także w Polsce chwilowa wygasła, pojawił się wzrost cen. No więc w tym roku, 2020, bieżącym roku, Rezerwa Federalna dodrukowała bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście bardzo wiele banków centralnych obniżyło stopy procentowe również w celu podtrzymania inflacji czy zapobieżenia deflacji. No i dmucham mocno, ja już nie mam siły na dmuchanie. A czyli jestem bankiem centralnym i dmucham powietrzem. Ale to powietrze to są pieniądze z powietrza, tak? Pieniądze powietrza, pieniądze z rzadkiego powietrza, to jest właśnie to, czym dmucham. Balon nie chce za bardzo, już jest bardzo napięty. Może, naprawdę może pęknąć. Ten system inflacyjny ma swoje granice, ma swoją wytrzymałość. Ten balon nie da się nadmuchiwać do końca świata. A już na pewno nie w nieskończoność. Może do końca świata tak, bo nie wiemy, kiedy będzie koniec świata. Bankierzy się boją dmuchać dalej, więc dodrukowują tylko tyle, żeby zrekompensować utratę powietrza przez wentyl. Widzimy na cotygodniowych relacjach Rezerwy Federalnej, że przybywa tam niewiele od tego spadku, tego powstrzymania do druku pieniędzy, który miał miejsce w czerwcu. Były spadki, wzrosty, teraz są pewne wzrosty pasywów, czyli tych dodrukowanych pieniędzy. Te wzrosty są nieduże dla podtrzymania cen, żeby nie spadały. Na przykład podtrzymania cen na giełdzie nowojorskiej, żeby nie spadały ceny akcji, zwłaszcza na Nasdaqu, na indeks spółek technologicznych, najbardziej podatny na takie bańki spekulacyjne. To jest w interesie wielkich inwestorów, czyli banksterów, ale też jest w interesie prezydenta Trumpa, bo na spadek cen na giełdzie nie tylko ludzie inwestujący na giełdzie, ale również cała gospodarka, czyli po prostu wszyscy Amerykanie mogą zareagować nieufnością wobec sprawującego władzę obecnie rządu. To jest normalna reakcja, więc w interesie Trumpa przed wyborami jest to, żeby ceny na giełdzie gwałtownie nie spadły. Tego nie chcę. Nie. Więc nadmucham. Ale on jest napięty. I żeby gospodarka działała znowu normalnie, potrzebne jest albo spuszczenie z niego powietrza powolne, albo gwałtowne. Na rynkach są ludzie, którzy potrafią, nie wziąłem teraz nożyka ze sobą, takiego szpikulca, ale są ludzie, którzy potrafią wbić szpikulec i bez własnych strat zresztą, bo są na to sposoby, żeby zyskać na takim kolapsie, po prostu spuścić powietrze w ciągu ułamka sekundy. To jest jedna możliwość. Zresztą samo to może nastąpić, jeżeli bank centralny za bardzo napompuje balon, to w końcu i bez tego szpikulca balon pęknie. Wiemy o tym. Nieraz pompowaliśmy balony.
A zatem na razie bank centralny dodmuchuje pieniądza z powietrza do balona powolutku, bo powolutku powietrze uchodzi przez rynek. Co będzie dalej, tego nie wiemy, ale na pewno nie czeka nas hiperinflacja, bo ten balon już wyższych cen nie zniesie, pęknie. I to tyle, bo to jest taki wykrojony temat z szerokiej... O, ceny spadają. Wykrojony temat z bardzo szerokiej tematyki, jak to piszcie okropnie, z bardzo szerokiej tematyki finansowo-gospodarczej, a na inne tematy ościenne to spróbuję poopowiadać innym razem. Teraz jest nieźle. Jeżeli ceny spadną tak, jak spadło ciśnienie w tym balonie, to gospodarka wróci do swojego zdrowego stanu sprzed pokoleń, czego nam wszystkim życzę bez wstrząsów wojen, rewolucji i totalitaryzmu.